15 miesięcy temu mieszkańcy Poznania zdecydowali się na pewien interesujący eksperyment polityczny. Wybrali nowego włodarza miasta, znanego z lewicowych poglądów, Jacka Jaśkowiaka. Pan Jacek Jaśkowiak startował z listy Platformy Obywatelskiej, ale wspierały go tzw. ruchy miejskie. Organizacje bardzo często o lewicowych poglądach. Warto przyjrzeć się z bliska, jak lewicowi idealiści radzą sobie z prawdziwymi problemami. Jak radzą sobie z rządami w stosunkowo dużym mieście. Ku przestrodze wszystkich. To temat dzisiejszego odcinka. Duży i mały. Jacek Jaśkowiak doszedł do władzy w mieście na bazie niechęci do poprzedniego włodarza, który kilkanaście lat rządził Poznaniem. Można zaryzykować tezę, że to nie Jaśkowiak wybory wygrał, ale że Grobelny wybory przegrał. Pan Jacek Jaśkowiak otrzymał olbrzymi kredyt zaufania. Niestety nie potrafił go wykorzystać i zawiódł wielu mieszkańców miasta. Przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę zrobił. W czasie kampanii wyborczej kandydat Jacek Jaśkowiak podnosił, słusznie zresztą, że poważnym problemem w Poznaniu są wiecznie ciągnące się remonty infrastruktury. Dla przykładu, remont Kaponiery trwa dłużej niż II wojna światowa, a pochłonął tyle pieniędzy, co wysłanie człowieka w kosmos. To rondo jest kluczowe dla infrastruktury komunikacyjnej w Poznaniu, ale nie jest to jedyny problem, to nie jest jedyny remont, którego końca nie widać. Już za kadencji pana Jaśkowiaka rozpoczęła się kolejna przebudowa ulicy Dąbrowskiego, kolejnej ważnej arterii komunikacyjnej miasta Poznania. Tak w tej chwili wygląda praca na tej budowie, jak widać praca w re. Dodajmy, że ta inwestycja miała być oddana z końcem zeszłego roku, a więc przynajmniej 2 miesiące temu. Proszę Państwa, ponieważ większość z oglądających nie jest z Poznania, nie zdaje sobie z tego sprawy, że w ten sposób zablokowano, praktycznie rzecz biorąc, ćwierć miasta. Brak jakiegokolwiek planu inwestycji doprowadził do całkowitego, totalnego chaosu i paraliżu komunikacyjnego. Ale tak jest, kiedy miastem rządzą ludzie, którzy się na tym nie znają. Ludzie, którzy uważają, że najlepszym środkiem transportu po mieście jest rower. I tutaj przechodzimy do następnej kwestii. W czasie swojej kadencji pan prezydent Jaśkowiak zdiagnozował 2 istotne jego zdaniem problemy, które tutaj są kluczowe dla Poznania. Pierwszym jest rasizm i niebezpieczeństwo, które poznaniacy stanowią dla wszelkiego typu przybyszów do Poznania. Drugim problemem jest ruch samochodowy. Z obydwoma problemami pan Jaśkowiak zaczął walczyć z równym entuzjazmem co umiejętnością za pomocą najbardziej dostępnego sobie narzędzia Facebooka. Proszę pamiętać o tym, że piękne zdjęcia, które pan prezydent Jaśkowiak zrobił sobie z pobitym imigrantem, nie dotyczą tak naprawdę samego tematu, ponieważ w Poznaniu generalnie każdy może dostać po gębie, jak się komuś narazi, mniej więcej tak samo jak w każdym innym mieście. Natomiast do tych pobitych już pan Jaśkowiak nie przychodzi, a to oznaczałoby, że trzeba byłoby coś zrobić z służbami mundurowymi i z tym, czym oni się tak naprawdę powinni zająć. Może problemem pobić w Poznaniu nie jest rasizm, a to, że Poznań schodzi na psy. To, że piękne, zabytkowe dzielnice Poznania zmieniły się w dzielnice portowe, gdzie możemy spotkać damy negocjowalnej cnoty i tanie wyszynki, w których młodzież spożywa alkohol w nieco niepomiernych ilościach. Przypominam, że słowo młodzież nie jest użyte przypadkowo. Bardzo często należałoby chyba sprawdzić, czy ci państwo mają ukończony dostateczny wiek na to, żeby ten alkohol kupić. A wspomnijmy również o tym, że przejście suchą nogą, czyli nie ulegania zaczepkom przez panie negocjonalnej cnoty przez stary rynek, graniczy z cudem. Może byłoby nieco lepiej, gdyby Straż Miejska, która tak wspaniale rozrasta nam się pod nową administracją, zamiast wlepianiem mandatów kierowcom, zajęła się jakąkolwiek statutową działalnością. Czyli na przykład porządkiem, o czym nikt raczej nie zapomniał. Miasto Poznań, słynące kiedyś na całą Polskę z tego, że było miastem schludnym i czystym, praktycznie rzecz biorąc zamieniło się w jeden wielki śmietnik. Natomiast wróćmy na chwilę do sprawy rowerów, bo to bardzo istotne. Tutaj faktycznie pan prezydent ma rozliczne dokonania. Ogranicza ruch samochodowy poprzez wprowadzanie coraz to liczniejszych ścieżek rowerowych. Wprowadza w centrum miasta i nie tylko w centrum tak zwaną strefę 30, czyli strefę ograniczonej prędkości. To wszystko ma za zadanie utrudnić życie kierowcom i uczynienie z Poznania wspaniałej rowerowej komuny.
Muszę dodać Państwu taką drobną informację, że w Poznaniu funkcjonuje oficer rowerowy. Ale czym tak naprawdę zajmuje się ten pan, to chyba tylko pan Jaśkowiak wie, bo generalnie nie widać jakichś tutaj konkretnych działań ze strony tego pana, choć szczyci się wielkimi osiągnięciami na terenie Łodzi. Jak donoszą media, oficer rowerowy w Poznaniu zdecydowanie zajmuje się wydawaniem publicznych pieniędzy. Zresztą do tego ta funkcja została powołana. Taka dobra synekura, sposób spłacenia przez pana prezydenta długu, który zasiągnął w czasie kampanii wyborczej, wobec właśnie środowisk wszelkiego typu lewicowych ruchów miejskich. Wystarczyło zaledwie kilkanaście miesięcy, aby pracę straciło aż dwóch zastępców prezydenta miasta Poznania. Czyżby był to znak, że pan Jacek Jaśkowiak i jego ekipa nie radzą sobie z administracją? Zarówno pan Jędrzejewski, jak i pani Pachciarz wylecieli z pracy w atmosferze skandalu, pozostawiając po sobie nieprzyjemne wrażenie. W podobnej atmosferze doszło do zmian w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. To kluczowa instytucja zajmująca się całym miejskim zasobem lokalowym. Musicie Państwo pamiętać o tym, że był to skandal porównywalny do afery Watergate w poznańskiej. Także działo się dużo i gęsto. Nowa władza podchodzi do spraw administracji z dużą dozą dezynwoltury. Może dlatego, że pan Jaśkowiak zamiast skupić się na doborze swoich pracowników, skupił się na wymianie mebli w swoim gabinecie, w tym zakupie lamp za kilkanaście tysięcy złotych, co zresztą widać w załączonych materiałach prasowych. Skoro jesteśmy już przy temacie lokalowym, proszę, niech Państwo się zapoznają z sytuacją, jak wyglądała likwidacja poznańskiego skłotu przy Starym Rynku. Anarchiści nielegalnie zajmujący prywatny budynek wymusili zwykły haracz za to, że opuszczą cudzą własność, a prezydent miasta Poznania zwyczajnie temu przyklasnął. Witam Państwa serdecznie, a przede wszystkim chciałbym podziękować anarchistom, z którymi mamy dosyć szorstkie relacje. Jak więc widzimy, pan Jacek Jaśkowiak jest bardzo zajętym prezydentem Poznania. Tak bardzo zajętym, że na przykład nie znalazł czasu na uczczenie kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, nie znalazł czasu na oddanie hołdu powstańcom Wielkopolski. Muszę Państwu powiedzieć, że na Facebooku za to opublikował swoje zdjęcie wraz z żoną i psem w łóżku. Pan prezydent Jaśkowiak nie ma czasu na Powstanie Wielkopolskie, ale ma czas na inne rzeczy. Proszę o to rzeczy, na które ma czas pan Jacek Jaśkowiak. Ma czas poskakać sobie na marszach KOD-u? Znajduje czas na to, by promować mniejszości seksualne. Nie brakuje mu też czasu ani energii na wspieranie tzw. uchodźców, czyli nielegalnych imigrantów. Poznaniacy wyrazili swoją empatię, przyjmując w Poznaniu uchodźców z Mariupola. Nie trzeba nam, poznaniakom, mówić tego, jak mamy się zachowywać. Natomiast czas najwyższy, żeby pan prezydent Jaśkowiak zadał sobie to pytanie, czy on jest tolerancyjny. Poznaniacy, wybierając Jaśkowiaka, oczekiwali zmiany. Ale jak widzimy, nie każda zmiana jest dobra. Pomysł na kolejne centrum arabskie? Bardzo zły. Pomysł z ograniczeniem ruchu samochodów w mieście? Bardzo zły i powszechnie nieakceptowalny. Wymieranie miasta? Tragedia. I tak się właśnie kończą lewicowe eksperymenty. Do niedawna Poznań był synonimem zaradności i gospodarności. Jednym słowem sukcesu. W Poznaniu warto było robić interesy, studiować, a potem można było się zabawić w kulturalny i przyjemny sposób. Dzisiaj ilość mieszkańców Poznania spadła już poniżej 500 tysięcy. Jest on nawet prześmiewczo nazywany Nowym Sosnowcem albo Radomiem Zachodu. Pamiętajcie Państwo o tym, że oddając władzę lewicowym idealistom, stwarzacie sobie i miastu olbrzymie problemy. Pan prezydent Jaśkowiak stwierdził, że zwężając ulicę zmniejszy natężenie ruchu. Czy to nie jest przypadkiem zbyt mało radykalny krok? Ależ oczywiście, proszę Państwa, to są środki połowiczne. Powiedzmy sobie szczerze, że tylko likwidacja ulic doprowadzi ostatecznie do likwidacji wypadków. Jeśli nie będzie samochodów, to nie będzie to oczywiste wypadków samochodowych. Doskonała koncepcja.